Witam Was w Nieco Dzienniku Terapeuty. Jest dzisiaj ze mną Iryna, jak widzicie. I spotkaliśmy się, ponieważ 31 lipca o 19 będziemy robić webinar na temat, jak prowadzić Instagram bez przeciążania się. A dzisiaj zrobimy sobie taki wstęp do tego tematu i porozmawiamy o tym, dlaczego w ogóle ten Instagram warto robić. Dzień dobry, mam na imię Iryna, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną i dodatkowo jestem fizjoterapeutką, która coś tam troszkę bloguje. To miejsce w ogóle, w którym jesteśmy, to jest twój tak, gabinet. Tak, chciałam powiedzieć, tak. To jest ogólnie gabinet, który prowadzę wspólnie ze swoją wspólniczką. Wspólniczką, dobra. I prowadzę właśnie Instagrama o fizjoterapii, o ruchu, o uroginekologii. I moim zdaniem Instagram przyczynił się ogólnie na to, że jestem tutaj, gdzie jestem i ogólnie siedzę i nawet rozmawiam. Tak, zacząłbym w ogóle od tego, że prowadzenie takiego Instagrama to jest taka oddolna misja fizjoterapeutów, żeby tą fizjoterapię w ogóle w Polsce promować. Mm-hmm. Bo dalej, jak ja mówię do ludzi, którzy nie są zbyt świadomi, czyli większość społeczeństwa, że nie wiem, idę na fizjoterapię, to oni mówią, o kurczę, ale fajnie, jakby ktoś też mi zrobił masaż, nie? Mm-hmm. I ja mam takie, nie do końca o to chodzi. I czasami zaczynam tłumaczyć, że to jest bardziej złożony temat i wszystkich to po prostu zaskakuje i to jest dla kogoś kompletnie nowe, nie? Mm-hmm. I dlaczego tak jest? No bo znowu tego świata fizjoterapii jest mało w internecie, mało w social mediach, nie? I tak naprawdę im więcej by tego było, im więcej byłoby nabudowanego takiego hype'u w tym temacie, tym lepiej ta fizjoterapia by się sprzedawała wszystkim. Tak, ja to na przykład wiedziałam, jak dopiero zaczynałam prowadzić swój gabinet jeszcze tam w pierwszej lokalizacji i wtedy tylko zaczynałam gdzieś tam prowadzić Instagram, to ja miałam bardzo dużo takich pacjentek, które przychodziły do mnie, a ja zaczęłam taką osadę pytać ogólnie skąd tutaj w ogóle, jak się dowiedziały, że może na przykład, nie wiem, z bolesną miesiączką przyjdę do fizjoterapeuty, to często dziewczyny mówiły, że albo z mojego profilu, albo z profila od jakiejś innej fizjoterapeutki na Instagramie, czy gdzieś tam na YouTubie. I też co ciekawe, nie miałaś wtedy tak dużego profilu, jak masz dzisiaj, nie? Nie, właśnie nie. No, tak jakby to jest też taki kolejny opór wielu ludzi, że o Jezus, ja muszę, że to musi być duże, że ja muszę, nie? Zbudować go, nie? Tak, tak. I taka tak. Wizja, że jak tam będzie, nie wiem, 10 tysięcy ludzi, to mi się coś uda. No nie, naprawdę, można sprzedawać profilem, który ma 300 osób. No ogólnie jest to, jest to możliwe. U mnie tylko za ostatnie pół roku tak ten profil się rozwinął, bo ja jeszcze no w sumie ile? W styczniu chyba miała 3000 obserwatorów, a dopiero teraz jakby za ostatnie pół roku jest więcej i jakby moim zdaniem ta ilość obserwatorów to nie równa się, że nie wiem, że co, że nie równa się w ogóle sukces, a tak naprawdę nawet jak masz 200, 500, nie wiem, nawet tego 1000 obserwatorów u siebie na profilu, to już jest bardzo dużo, bo to już ogólnie wyobraźcie sobie, teraz tutaj siedzi raz, dwa, trzy... Człowieka. 4, 5, liczymy do 1000. A teraz po prostu 1000. 1000 ludzi. Ty kiedyś widziałeś, nie wiem, takie przestrzenie 1000 ludzi, to jest dużo. Jeżeli fajnie jest też sobie wejść czasami w statystyki i zobaczyć na przykład, że o, moją rolkę wyświetlano łącznie przez 2 doby, nie? Mhm. I jest takie wow, tak. Kurczę, a tam wyświetleń masz 2000, nie? Czyli no. Takie o, niedużo niby, nie? 2 doby ktoś to wyświetla, tak. W sensie to ma wpływ na ludzi, nie? To się przekłada. I to jest jakby misja na Polskę, to pierwsza rzecz, ale też to, co ja widzę, jest bardzo, bardzo się przekłada na życie prowadzenie Instagrama czy jakichś innych social mediów. Tak. Bo uczymy się po prostu komunikacji, nie? I nikt nas nigdy w życiu nie uczył umiejętności, ej, usiądź i gadaj teraz do siebie na jakiś temat przez 10 minut. Wiesz, nie potrafimy tego, nie? Wiesz, co na przykład mi jeszcze pomogło właśnie a propos pewności siebie i fizjoterapii, bo moim zdaniem, nie wiem, czy wszyscy fizjoterapeuci, może nie, trochę zapominają, że jeszcze jest no, naszą taką misją w branży medycznej, to jest jakby promocja ogólnie zdrowia i taka, nie wiem, rozmowa o profilaktyce. I to jest właśnie bardzo dobrze, ale mało terapeutów ogólnie umieją opowiadać ogólnie o tym, a nawet o tym, że nie wiem, opowiedz swojemu pacjentowi, dlaczego jego bolą plecy, co do tego mają mięśnie brzucha, czyli wiesz, taka ta podstawowa edukacja dla pacjenta, to też przecież nie weźmie się samo z siebie, że ty już jesteś taki mądry. Nawet ja sobie przypominam, że jak na studiach trzeba było iść na egzamin i opowiadać ogólnie o kim, ty musiałeś to wszystko, tak, wiesz, kuć tak, na pamięć. Prowadzisz ten profil, rozkładasz tak. Siebie jakąś tematykę na części pierwsze, opowiadasz o niej i później w gabinecie. Jest o wiele w życiu wykorzystujesz tą samą wiedzę. Tak. Raz już to zrobiłaś i masz to z głowy, nie?
I to jest mega pomocne i też najwyższym etapem nauki jest nauczanie innych. To jest taki finalny etap, jaki można przyjąć w zdobywaniu wiedzy. I no ja kiedy na przykład robiłem swoje szkolenie, to był moment, kiedy zweryfikowałem wszystkie swoje braki wiedzy, gdzie no wydaje się, też teraz przygotowujesz tak. to szkolenie. Tak, no to samo właśnie. No. I takie się wydaje, dobra, siądę, przygotuję ten temat, będzie łatwo, ale wychodzą po prostu wszystkie luki informacyjne, które się ma w głowie, albo jak chce się wyjaśnić jakiś dany temat w prosty sposób, przystępny, to też się okazuje, że ja nie mam do tego poparcia i trzeba to poparcie szukać, nie? I co z tego, że ma się na przykład dużo wiedzy i jak kompletnie się jej nie da przekazać? Tak, ale nawet raz w przygotowaniu szkolenia, po prostu no znowu, czy na przykład nawet na twoim przykładzie, czy na moim przykładzie, to nie wzięło się tak, że ty sobie taki, wiesz, pracujesz w gabinecie, potem dawaj, hop, siup, sobie zrób szkolenie. Nie, po prostu tak by się składa, że ty raz wytłumaczyłeś jeden temat, dobrze zrozumiało to dużą ilość osób. Drugi raz, trzeci raz, ludzie, kurczę, ile on ogólnie jeszcze takich tematów? Może dawaj, wiesz, to wszystko. Wszystkie razy tak. To jest takie budowanie też pewności siebie. Tak. Żeby teraz później wyjść i powiedzieć, że hej, mogę bo wam... Bo jakby to się nie dzieje za pierwszym po prostu nie, razem, na pewno, że, nie. że wychodzisz, wchodzisz w ten świat i jest super. Tylko każdy kolejny raz jest takim progiem, który pokonujemy i każdy kolejny jest łatwiejszy, nie? No i tak też w sumie się buduje pewność siebie w ogóle w życiu, nie? Ja przynajmniej tak miałem na terapii, że miałem te swoje sukcesy zapisywać i zauważać. I każdy kolejny nakręca też kolejny sukces. Coś mocnego, no bo jest po prostu więcej takiej siły mentalnej i świadomości, że mogę to zrobić. No i plus bardzo fajnie moim zdaniem też osobowość rozwijam. Oj, to na to. Ja znam taki fajny cytat. On mówi, że markę tak naprawdę się odkrywa, a później komunikuje się to, co się odkryło. I jest coś takiego, co się nazywa w ogóle selektywna percepcja. Jest taki przykład, że jak ktoś sobie chce kupić na przykład czerwone Cinquecento, to on wychodzi na ulicę i wszędzie widzi czerwone Cinquecento. I się okazuje, że to nie nagle wszyscy ludzie kupili sobie czerwone Cinquecento, tylko nasz mózg zaczyna zwracać na to uwagę. I tak samo jest właśnie z budowaniem marki, bo jak my jesteśmy sfokusowani na to, że dobra, to my trochę musimy opowiedzieć o sobie, trochę musimy opowiedzieć o tym, czym się zajmujemy, o naszym zawodzie, to my zaczynamy w ciągu dnia wyłapywać te momenty, które są warte uwagi. Tak. I w jakimś sensie, wiesz, wzmacniamy to, nie? Wyrzucamy to na zewnątrz. Totalnie to buduje osobowość. Ja na przykład też zauważyłam, że u mnie Instagram się przyłożył na to, że jestem bardziej uważna do swoich pacjentek, w takim sensie, że ja często obserwuję nawet tak przez balkon, ja widzę, jak te babusie chodzą z wózkami, jak ogólnie się ruszają, ja po prostu no, świadomie, nieświadomie analizuję ogólnie, a z czym ona może mieć problem, a dlaczego na przykład by teraz sobie nie poruszała się, no jakby wiem, ale po prostu ty sobie od razu teoretycznie myślisz, jakby ja mogłam tej matce pomóc, mój zawód, co by ogólnie on mógł jeszcze zrobić, tak żeby jej po prostu żyło się lepiej. I to właśnie takie wymyślanie tych takich nowych rzeczy, rozwiązań dla swojego pacjenta. Instagram właśnie mi osobiście w tym mega pomógł. Tak, i to jest takie też klarowanie trochę misji, jaką się ma w życiu, moim zdaniem. No, tak, że, tak. Że to nie jest tak, że wchodzisz na ten Instagram i tam wszystko wiesz i w którą stronę to ma iść. No nie, jest się takim dzieckiem we mgle trochę, nie? Ale z każdym tym kolejnym razem masz takie, trochę bardziej też w to wierzysz, trochę bardziej czujesz, że to jest takie namacalne, a nie, że sobie wiesz, człowiek wymyślił. I to jest... Dużo to satysfakcji daje, nie? Tym bardziej później, wiesz, jak tobie ktoś pisze, że Boże, dziękuję, pomogłeś mi jakimś tam, nie wiem, z jakimś problemem. No ja jak albo dostaję takie wiadomości, to od razu mam takie poczucie, że okej, jakby spoko, idę życiowo w dobrym kierunku. Tak. Bo to gdzieś jest. To jest cudowne. Ogólnie pomaganie ludziom, moim zdaniem, jest przecudowne. Fajnie. A te wyobraź sobie na taką skalę ogólnie, jak pomagać. A gdzie ty jeszcze weźmiesz tak dużą ilość ludzi, jak nie w social media? Dobra, słuchaj, bardzo dobrze nam się rozmawia. I 31 lipca będziemy rozmawiać więcej. Dobrze. I będziemy już poruszać ten temat właśnie od tej strony, jak to robić. Dobra. To będzie taka pigułka wiedzy dla ludzi. Można wejść w link w opisie i się właśnie tam zarejestrować na webinar. To będzie taka pigułka wiedzy. Chcemy to zrobić w 30 minut. Przekazać bardzo dużo rzeczy, które mamy w głowie i to będzie właśnie, mam nadzieję, że się to uda. Max 40 z jakimś Q&A. Postaramy się. No i co? Ja jeszcze mogę zaprosić z tego miejsca na swoje szkolenie. Iryna, byłaś na tym szkoleniu? Było fajne? Bardzo dobre. Było bardzo dobre, bo to jest akurat ten marketing, którego fizjoterapeutom bardzo brakuje. Okej. No, to więc tak. Polecam. Ja się zgadzam. Tam jest dużo fajnych rzeczy. Można wejść na stronę, poczytać.
A ty nie chcesz na swoje szkolenie zaprosić? Bo też masz taką perełkę. Można. Jakby dopiero teraz zaczęłam właśnie tworzyć swoje szkolenie z fundamentu uroginekologii i właśnie wzięłam tam jakby takie kompendium tego wszystkiego, czego mi brakowało gdzieś tam na swojej drodze, jak dopiero zaczynałam. Te takie podstawowe rzeczy, żeby to po prostu po tym szkoleniu wychodzisz i w gabinecie możesz zacząć po prostu to wszystko wdrażać w praktykę. Dosyć moim zdaniem łatwy sposób. Tak. Ja nie byłem, bo jeszcze się nie odbyło. Zapraszam. Trochę nie jestem grupą docelową, ale wierzę, że zawsze wiesz, można rozszerzyć horyzonty. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.